Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj już po raz trzeci będę znęcać się nad waszymi tekstami. Jeżeli chcecie mi wysłać tekst do oceny, to wszystkie informacje o tym, jak to zrobić, jaki tekst wysłać i w jaki sposób go przesłać, znajdziecie w opisie tego filmu. Dzisiaj natomiast skupiam się na czterech tekstach reprezentujących trochę grupę tekstów krótkich czy też opowiadań. Jakoś tak przypadkiem wyszło, że czytałam te teksty i one gdzieś tam zlały mi się w ten jeden temat, więc postanowiłam nie szukać piątego na siłę, tylko o tych czterech krótkich tekstach wam opowiedzieć, o ich wadach, o ich zaletach, oczywiście na tyle anonimowo, na ile się to da, podaję roboczy tytuł, tak jak mi podesłaliście, jakieś informacje o tym, jaki to ma być gatunek, jaki zawarliście, te informacje oczywiście zawarliście w mailu. Oczywiście zastrzegam, że ja nie mówię tego po to tutaj, przede wszystkim nie mówię tego z perspektywy znawcy, nie mówię tego z perspektywy krytyka literatury, takiego zawodowego, mówię to z perspektywy czytelnika, który trochę zęby na literaturze zjadł, to znaczy czytam książki regularnie, w dużych ilościach. Oceniałam książki na potrzeby wydawnictw, przed wydaniem. Wydaje mi się po prostu, że wiem, co jest istotne w kreowaniu dobrej książki, w kreowaniu dobrej historii, w pisaniu historii poprawnych, takich, które są przyjemne do czytania i jednocześnie możliwe w ogóle do wydawania. No bo oczywiście marzeniem prawie każdej osoby, która pisze, jest to, żeby ktoś te książki czytał, żeby one zostały wydane. Więc ja nie chcę wam tych skrzydeł podcinać. To nie jest po to, żeby się z was pośmiać, to nie jest po to, żeby tutaj pohejtować. Mi hejtowanie nie sprawia przyjemności, a przynajmniej nie taką przyjemność, jaką myślicie, że mi sprawia. Raczej to jest po to, żebyście po prostu wiedzieli, nad czym warto popracować, co warto ulepszyć, na co warto zwrócić uwagę, a nie po to, żebyście przestawali pisać. Dlatego zaczynam od minusów w przypadku każdego z tych opowiadań, o których dzisiaj będę wam mówić. Natomiast na końcu oczywiście jakieś moje wnioski, plusy, jakieś ewentualne rzeczy do pochwalenia. Rzeczy do pochwalenia dzisiaj będzie stosunkowo niewiele, bo w ogóle taki spójny wniosek, który mam po lekturze tych czterech fragmentów, które otrzymałam, to jest to, że wiele osób nie wie, czym w ogóle jest opowiadanie. I wiele osób myśli, że trzy strony czy dwie strony to już jest opowiadanie, to już jest krótka forma. To jest najczęściej dopiero zalążek. Opowiadania mają nieraz po 30-40 stron. To są dłuższe formy jednak, oczywiście krótsze niż powieść, ale dłuższe niż trzy strony. Więc samo rzucenie hasełka, samo rzucenie jakiegoś pomysłu to jest troszeczkę za mało, żeby to nazywać opowiadaniem. I to jest zarzut, który mam właściwie do każdego z tekstów, o których będę dzisiaj mówić, więc już tutaj wrzucam go na początek. Większość z nich była zdecydowanie za krótka, żeby mówić o nich w kategorii opowiadania. To były początki, to były zalążki, część z nich chciałabym czytać dalej, część niekoniecznie, natomiast na pewno wypadałoby je rozbudować, zanim można by było powiedzieć, że to jest jakiekolwiek opowiadanie. Jeżeli chcecie mówić, że to jest szkic, że to jest jakiś draft, że to jest pomysł, okej. Jeżeli to ma być krótki tekst, który ma zająć stronę, bo ma z założenia zająć stronę, to można, może naprawdę, ale wtedy trzeba odpowiedzieć na bardziej rygorystyczne wymagania czytelnika, ale o tym za moment będę mówić. Pierwszy tekst, który oceniłam, oczywiście zerkam na dół, bo tutaj mam wszystkie notatki i wszystkie adnotacje do tych tekstów i tak dalej. Pierwszy tekst, który czytałam i o którym chcę wam opowiedzieć, to Antykwariat. Taki był roboczy tytuł i od autora czy też autorki tego fragmentu dostałam informację, że to ma być fantastyka inspirowana Pilipiukiem. W założeniu ma to być dłuższe opowiadanie lub powieść. No więc tutaj oczywiście zarzut na sam początek, to jest zalążek pomysłu. Na razie ten tekst, który dostałam, to jest tylko zalążek pomysłu, to jest do rozpracowania, rozciągnięcia tej historii i tak dalej. To na co zwróciłam uwagę od strony technicznej, to po pierwsze błędy w rodzajnikach. Nie wiem, czy można o tym mówić w kategoriach rodzajników, ale chodzi mi o to, że na przykład pojawia się fragment nietypowy kolor oczu, czerwone. Więc czerwone oczy, owszem, ale nietypowy kolor. Podmiotem tak jakby jest kolor w tym zdaniu. Więc to kolor jest czerwony, a nie oczy są czerwone. Podobnie był fragment odcienia szarości połączonego z brązem. Tym razem to nie odcień jest połączony, tylko szarość jest połączona. Więc to będzie odcień szarości połączonej tej szarości z brązem. To są takie drobne rzeczy, których oczywiście gdzieś tam komputer nie wychwyci, natomiast na które trzeba zwrócić uwagę, bo przez to się też źle czyta tekst. Oczywiście do zwrócenia uwagi jest interpunkcja, zapis dialogów, to standardowo przy właściwie każdej ocenie tekstów, przy każdym odcinku wam o tym mówię, że interpunkcja i zapis dialogów to są rzeczy, na które trzeba naprawdę zwracać uwagę. Kolejna rzecz, mieszanie czasów. Nawet jeśli dla bohatera coś jest czasem teraźniejszym, ale całość historii spisywana jest w czasie przeszłym, albo dajmy na to w czasie przyszłym, bo i takie możliwości są dopuszczalne, to musi być wewnętrznie spójne. To znaczy, dla bohatera to jest teraźniejszość, ale dla nas, jako dla czytających, to jest przeszłość, na przykład. Czyli nie piszemy, nie chciałam zaglądać, bo boję się, co zobaczę,
bo ja nie teraz się boję, tylko wtedy nie chciałam zaglądać, tak jakby, więc piszemy, bo bałam się, co zobaczę. Nie chciałam zaglądać, bo bałam się, co zobaczę. To zobaczę jest przyszłością w stosunku do patrzenia, ale strach jest teraźniejszy w stosunku do patrzenia. Teraz się boję i teraz nie chcę patrzeć. Teraz nie chcę patrzeć, bo teraz się boję, bo coś kiedyś zobaczę. Więc nawet jeśli to jest czas przyszły w książce, czy też czas przyszły w realiach bohaterów, no to my do tego podchodzimy jakby w jednym czasie. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Kolejna rzecz to niechlujność w składni. Niechlujność pojawiająca się w takich momentach i ukazująca się jak na przykład skręciła w uliczkę pozbawionej jakiegokolwiek światła. Uliczka jest pozbawiona jakiegoś światła, więc skręciła w uliczkę pozbawioną jakiegoś światła, czy jakiegokolwiek światła. Jakiegokolwiek to było w ogóle słowo mocno nadużywane w całym tym tekście. Natomiast to są takie znowu drobiazgi, podobnie jak te rodzajniki, kolory i tak dalej, na które się może nie zwróci uwagi tak od razu przy pierwszym czytaniu, natomiast przed wysłaniem tekstu gdziekolwiek trzeba to przepracować. Kolejna rzecz, która jest do przepracowania w tym tekście akurat, to jest staranność w opisywaniu wyglądu rzeczy, wyglądu pewnych zjawisk, istnienia pewnych zjawisk, ponieważ bohaterka wchodzi do jakiegoś budynku i zanim wejdzie, zwraca uwagę na to, że zupełnie się już ściemniło, jest zupełnie ciemno i ciężko dostrzec drzwi. A po wyjściu z tego budynku, obecność trwała gdzieś koło pół godziny, może więcej, nie był to długi czas, bohaterka zauważy, że jest ciemno. Ona już to zauważyła wcześniej i mało wnikliwy czytelnik może nie zwróci na to uwagi, ale czepliwy czytelnik zdecydowanie tak i takich rzeczy trzeba pilnować. Podobnie jak trzeba pilnować używania zwrotów kolokwialnych, używania języka potocznego. Bohaterka nie wychodzi na miasto, tylko bohaterka wychodzi do miasta. To mogą być naleciałości, jakieś te regionalizmy, powiedzmy. Chyba w Krakowie mówi się, że wychodzi się na pole, a nie na dwór, natomiast tutaj nie wychodzimy na miasto, jak to młodzież nieraz idzie na miasto, tylko wychodzimy do miasta. Generalnie tutaj widać, że jest zaczątek pomysłu. Jest jakiś intrygujący element w postaci tej książki, którą bohaterka otrzymuje i musi ją rozszyfrować. Jest tajemnica związana z miejscem, w którym ona mieszka, więc jest ten element, który interesuje czytelnika i daje mu punkt zaczepienia. Natomiast to na pewno musi być rozwinięte. Ja bym chciała przeczytać to dalej i chciałabym wiedzieć, co będzie się jeszcze działo, jak te kwestie zostaną rozwiązane, bo od tego tak naprawdę, od tej realizacji będzie zależała cała ocena. Bo ja na etapie tych kilku, kilkunastu stron nie jestem w stanie ocenić tej historii jako całości, ocenić jej potencjału, bo wiecie, zapowiadać się może dobrze i te wszystkie elementy mogą być, te właśnie haczyki interesujące czytelnika, ale nie będzie jakby rozwinięcia, nie będzie stosownego powiązania wszystkich wątków, więc tutaj trzeba oczywiście nad tym popracować. Tekst nie jest zły, jakby pomysł na to nie jest zły, ale wymaga dużej pracy jeszcze. Drugie opowiadanie, które dostałam, nosi tytuł Automaty. Z założenia według autorki miało być to opowiadanie science fiction i od razu tutaj powiem, że według wszystkich definicji science fiction, jakie znam, to nie jest science fiction. Można powiedzieć, że to jest dystopia, można powiedzieć, że to jest paragrozowe, że to jest coś pokrewnego do tego, może jakaś antyutopia, coś takiego, ale na pewno nie jest to science fiction. Nie mamy tutaj elementów robotycznych, nie mamy elementów kosmicznych. Właściwie, no nie spełniamy tutaj po prostu kryteriów science fiction. Cała ta wizja autorki jest mocno zainspirowana klimatami pandemicznymi. To się fajnie sprawdza, bo mamy bohaterów, którzy zostali czymś zarażeni, umierają, zaczynają zjadać siebie nawzajem, czyli pojawia się ten element, powiedzmy, trochę zombiastyczny, no ale wiadomo, że tutaj nie w pełni, nie przeistaczają się bohaterowie w zombie. Do tego są bohaterowie, którzy gdzieś tam przetrwali do tej pory tą pandemię, odnajdują się, poszukują jedzenia i tak dalej, więc mamy te podwaliny, natomiast no mówię, to nie jest science fiction. To, na co trzeba zwrócić uwagę, oczywiście interpunkcja, bo to akurat w przypadku tego tworu leżało, podobnie nadużywanie pewnych określeń w stosunku do postaci i stosowanie tych określeń zamiast imion bohaterów. No wiadomo, nie zaczniemy każdego zdania od na przykład Wiktoria poszła i zrobiła to, to i to, Wiktoria usiadła na fotelu i przeczytała gazetę, Wiktoria w tej gazecie przeczytała, że wiadomo, no tego nie zrobimy, bo to będzie nienaturalne, to będzie źle brzmiało i tak dalej. Natomiast nie możemy każdego zwrotu zastępować na przykład określnikiem dotyczącym włosów. Czarnowłosa, blondynka, rudowłosa i tak dalej, i tak dalej. To akurat dobrze się tutaj nie sprawdzało, było zdecydowanie nadużywane, podobnie jak określenie w stosunku do drugiego bohatera, bodajże do Maxa, cały czas podkreślanie olbrzym. Zwłaszcza, że z opisu tej postaci nie wynikało, żeby on był jakiś olbrzymi. W jednym momencie było właśnie nakreślenie tego, że to jest olbrzym,
bo jest wyższy od bohaterki, ale z drugiej strony podkreślenie, że ma chude rączki, chude nóżki itd., itd., więc on nie daje takiego obrazu olbrzyma, tak to nazwijmy. Kolejny element, który trzeba przepracować, to jest to, co właśnie wynika z samego sensu opowiadania, to kreacja świata. Przy tak krótkiej formie, jakim jest opowiadanie, czytelnik potrzebuje całej informacji na temat określenia świata. Całej informacji oczywiście, jaką chce mu dać autor, ale musimy mniej więcej nakreślić ten świat, nakreślić jego warunki w bardzo krótkiej przestrzeni, w bardzo krótkim czasookresie, w którym właśnie dzieje się akcja, na przestrzeni niewielkiej ilości stron, niewielkiej liczby stron. Tutaj tak naprawdę, czytając automaty, nie wiedziałam, w jakim miejscu się to całość tego dzieje. W jednym momencie bohaterka mówi, że chodzi do szkół, do automatów ze słodyczami, potem dowiadujemy się, że to jest jednak centrum handlowe. Bohaterka ma niepolskie imię, natomiast pojawiają się dwuzłotówki, więc złotówki jakby sugerowałyby, że jesteśmy ulokowani w Polsce. Imię bohaterki na to nie wskazuje, więc takie rzeczy to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza w tak krótkiej formie, bo czytelnik będzie to widział. Czytelnik zwróci uwagę, kiedy tych stron ma 10, 20, 50 nawet, on zwróci uwagę na to, że coś po prostu nie gra, bo to nie jest tak duża warstwa tekstu, tak duża warstwa kreowanego świata, żeby to gdzieś się zagubiło, żeby te elementy drobne umknęły. Na przykład mi nie umknęło to, że dwuzłotówki według autorki zrobione są z mosiądzu, bo tam jest taki fragment, że ona potarła mosiężny pieniążek czy mosiężną monetę, podczas gdy dwuzłotówki są w Polsce robione ze stopu miedzi, niklu z domieszką brązalu. Te takie złotawe elementy to jest brązal. W każdym razie takie rzeczy trzeba sprawdzać, bo one nie umkną czytelnikowi w tak krótkiej formie. Na ten moment tekst o automatach to jest tylko szkic, to jest tylko pomysł. To widać, że jest gdzieś zalążek jakiegoś pomysłu, natomiast absolutnie nie jest to skończony twór, więc też nie mogę oceniać go jako skończony twór. Widać, że jest jakaś tam chęć pisania, natomiast i od strony technicznej, i od strony merytorycznej trzeba nad tym jeszcze popracować. Trzeci tekst, na który trafiłam, to było opowiadanie, jak to stwierdził autor, czy też autorka, tutaj chyba autor, z pogranicza grozy i fantastyki. Tytuł: Szarość. I tutaj byłam ujęta z jednej strony krótką formą, z drugiej strony stylem pisania, bo tutaj widać, że autor potrafi, i z trzeciej strony pomysłem. Tutaj te trzy elementy naprawdę mi się podobały. Widać było, że to jest zaczątek, to jest taki malutki dopiero zalążek pomysłu, ale że on tam jest, że coś się dzieje, że bohater ma jakieś tło, jest jakieś otoczenie, jest jakaś zagadka, która właśnie wpływa na ten klimat grozy. Te elementy bardzo mi się podobały, potencjał naprawdę widać, natomiast po tak krótkim fragmencie naprawdę bardzo ciężko jest cokolwiek ocenić. To, co mogę oceniać, to pewne błędy, powiedzmy składniowo-stylistyczne i tak dalej, typu wdepnąłem w hamulec, tak? Nadepnąłem na hamulec, wcisnąłem hamulec i tak dalej. Natomiast błędów tutaj tak naprawdę było bardzo niewiele, ale sama objętość też była no, niewielka, bo to były trzy strony. Natomiast to były takie trzy strony, że ja jestem zaintrygowana. Tak jak w przypadku tego pierwszego opowiadania, czyli antykwariatu, tam było niewiele informacji, ale ciekawiło, tak i w przypadku Szarości faktycznie jest niewiele informacji, ale mimo tego, że to jest tak okrojona forma, chciałabym wiedzieć, co będzie dalej. Tu jest potencjał i tu bym naprawdę życzyła sobie zobaczyć kontynuację, zobaczyć rozwinięcie, chciałabym dowiedzieć się, jak to w głowie autora kształtuje się dalej, bo mam nadzieję, że się kształtuje, mam nadzieję, że to nie jest taki krótki wrzutka właściwie, taka krótka, te trzy strony i nic poza tym, bo tu się aż prosi o rozwinięcie tego w jakąkolwiek stronę. Ostatnie opowiadanie, które przeczytałam, to miał być zalążek chyba powieści. Natomiast na tym etapie to jest pomysł. Pomysł tak naprawdę bardziej wynikał z maila, który dostałam, niż z samego tego tekstu. Więc ja już na bazie tego maila wiem, co będzie dalej, natomiast to, co jest obecnie, naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Nie wiem, czy powiedziałam tytuł, chodzi o tekst Widząc inaczej. Tutaj mamy do czynienia z niewidomą bohaterką i opisywaniem jej rzeczywistości. Więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo bardzo łatwo jest w takiej sytuacji popełnić błędy, jeśli nie mamy doświadczenia z takimi osobami. Wiadomo, nikt nam nie zabrania o takich postaciach pisać, takich postaci kreować, natomiast trzeba być w tym ostrożnym, żeby nie zrobić po prostu jakiejś totalnej gafy. To, co dla mnie jest w tym momencie gafą, przepraszam, to są błędy ortograficzne i brak staranności w zapisie, który jest pod
podkreślany przez edytor tekstu. Jak ja sobie otworzyłam ten tekst dla testu zupełnie w edytorze tekstu, nie w PDF-ie, no to wyszły mi po prostu, wiecie, na czerwono podkreślone te wszystkie elementy. Na takie rzeczy naprawdę trzeba zwrócić uwagę, zanim zaczniemy tekst gdzieś wysyłać. Kolejna rzecz, to co mówiłam przy pierwszym opowiadaniu, utrzymanie się spójnego czasu. Jeżeli piszemy o czymś w czasie teraźniejszym, to w czasie teraźniejszym, jeżeli w czasie przeszłym, to w czasie przeszłym. Nie ma tak naprawdę od tego odstępstwa. Odstępstwo możemy robić wtedy, kiedy coś dzieje się, na przykład główny blok tekstu dzieje się w teraźniejszości, ale mamy jakieś reminiscencje, jakieś wspomnienia w czasie przeszłym. Możemy mieć marzenia w czasie przyszłym, ale to musi mieć jakieś swoje uzasadnienie w tekście. W tym przypadku nie miało, w tym przypadku po prostu widać było, że wynika z niechlujności. Kolejna rzecz, którą trzeba przepracować na pewno w przypadku tego tekstu, to jest zaczynanie zdania od ja. Podobnie jak nie zaczynamy każdego zdania od imienia bohaterki, tak i nie zaczynamy tekstu pisanego w pierwszej osobie każdego zdania od ja. Ja pójdę, ja zrobię, ja uważam, ja myślę. Wystarczy pójdę, zrobię, uważam, myślę, bo w tym automatycznie już zawarta jest osoba, już wiemy, kto pójdzie, bo gdyby było pójdą, no to mogą być one pójdą albo oni pójdą. Nie ma rodzajnika, ale pójdę ja, więc wiem kto. Kolejna rzecz, na którą trzeba absolutnie zwrócić uwagę, to jest stosowanie języka potocznego. Język potoczny w książkach sprawdza się w określonych sytuacjach. Tutaj zwroty typu wychodziło jej to masakrycznie nie powinny znaleźć swojego miejsca. Nie powinno, nie ma dla nich po prostu miejsca. Może coś wychodzić makabrycznie, jeśli coś jest istotnie makabrą. Bo my się w języku potocznym nauczyliśmy używać zwrotów takich jak masakra czy makabra, w formie podkreślenia znaczenia czegoś. Na przykład coś było masakrycznie trudne, makabrycznie wielkie i tak dalej. Natomiast nie ma potrzeby stosowania tych określników, zwłaszcza w czasie konstruowania tekstu. No i ostatnia rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę w kontekście tego bardzo krótkiego fragmentu, to przejścia pomiędzy kolejnymi scenami. Pewnie zwróciliście uwagę na to, że w książkach, kiedy te rozdziały są bardzo obszerne, bardzo duże, między poszczególnymi scenami, albo wtedy, kiedy przenosimy się od jednych bohaterów do drugich, zastosowany jest taki przerywnik w postaci trzech gwiazdek, albo jakiejś kreski, albo jakiegoś znacznika. Tego nie stosujemy w tekstach krótkich, kiedy na przykład bohaterka wychodzi z jakiegoś miejsca, a potem zaczyna rozmawiać z jakimś bohaterem na przykład w domu. Na przykład dziewczyna wychodzi ze szkoły, mija nam w czasie tych kropek tak jakby jej podróż ze szkoły do domu i zaczynamy rozmawiać z mamą w domu. Nie oddzielamy tych dwóch elementów od siebie tymi właśnie kropeczkami, bo można po prostu zastosować kolejny akapit, albo zastosować zdanie typu bohaterka po powrocie do domu, coś tam i coś tam, albo gdy wróciłam ze szkoły, to coś tam i coś tam. Jakby stosowanie tych kropek jest kompletnie zbędne. Ono może zastępować duże przeskoki czasowe, zmiany miejsca akcji, zmianę tego, kto jest narratorem w danych scenach, ale nie w tak krótkich fragmentach, bo to wyglądało troszkę tak w tym tekście, że był taki fragmencik, trzy gwiazdki, taki fragmencik, trzy gwiazdki, taki fragmencik, trzy gwiazdki i w każdym momencie, kiedy autorka nie wiedziała, jak przejść od sceny A do sceny B, stosowała kropeczki czy tam gwiazdeczki. Tego po prostu nie robimy. Tyle jeśli chodzi o moje znęcanie się. Tak jak widzicie, trafiłam na cztery teksty w bardzo podobnym stylu, to znaczy z założeniem bardzo podobnym, że to będą krótkie teksty, opowiadania, zalążki jakichś krótkich form. No i te teksty właściwie miały podobne wady, podobne minusy. Więc nawet jeśli nie wysyłaliście mi teraz swojego tekstu, nawet jeśli teraz niczego nie piszecie i nie planujecie, ale może kiedyś coś tam w odległej przyszłości, to zwróćcie po prostu uwagę na takie elementy, które są wspólne dla dużej części tekstów, na przykład w danym gatunku. Na przykład, tak jak już Wam mówiłam chyba w pierwszym odcinku, wiele osób na start porywa się na fantastykę, wiecie, tak trochę z motyką na słońce, twierdząc, że skoro świat mogę wykreować od początku w fantastyce i stworzyć go wedle własnych zasad, no to fantastyka będzie najprostsza do napisania. A fantastyka tak naprawdę jest jednym z najtrudniejszych gatunków do napisania, dlatego że wymaga po prostu od pisarza i wymaga od czytelnika. I ten czytelnik też potem od autora będzie wymagał właśnie rozbudowanej konstrukcji świata, nakreślenia wszystkich ram i tak dalej. Do fantastyki trzeba naprawdę podchodzić z dużą ostrożnością. Więc tutaj te teksty, które dzisiaj czytałam, nie są wybitne. Dwa mają potencjał, dwa moim zdaniem wymagają naprawdę dużej jeszcze pracy, żeby móc powiedzieć, że chce się pisać książki, chce się wydawać książki, ale oczywiście życzę Wam tego, żeby tą pracę włożyć w te teksty, żeby je poprawić, żeby stworzyć naprawdę fajne historie, no i może kiedyś te książki faktycznie na półkach zaistnieją. Tak jak mówiłam na początku, jeżeli chcecie wysłać mi swój tekst do oceny, chcecie, żebym troszeczkę się nad nim poznęcała,
to oczywiście linki, wszystkie szczegóły, wszystkie informacje będą w opisie tego filmu, podobnie jak właśnie linki do poprzednich dwóch odcinków, w których też te teksty analizowałam, krytykowałam, oceniałam, no bo wiadomo, że rady w stosunku do jednego tekstu mogą się przydać też przy tworzeniu innego. Więc tyle na dzisiaj, dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to będzie tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!